Butterfly Dream Started. Coś nowego, okej. Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule. I jak widzicie, na starcie spodziewałem się, że coś może mnie zaskoczyć, coś może wyskoczyć na dzień dobry. Wystartował quest Butterfly's Dream. Spróbujemy to złapać, nagrać i w ogóle tak przy okazji nie na tym odcinku. Spodziewałem się bardziej, że będą rzeczy związane z obecnie trwającym eventem, ale jeżeli oglądacie ten odcinek i jeszcze nic eventowego nie ruszyło, bo nie wiem czy coś ruszyło czy nie jeszcze, to nie, już jest. To ma to ruszyć dzisiaj, ale nie była podana dokładna godzina, więc nie byłem pewny, czy uda się tutaj... Ludzie, dalej mi wysyłacie? Dalej mi wysyłacie? Serio? Ale bym lał teraz, gdybym mógł dostać za każde to zdjęcie dodatkowe primogemy, zgarnąłbym 16 dodatkowych zestawów. Jesteście ekstra, wysłaliście tego dużo, nie bardzo ktokolwiek się zgłosił. Jedna osoba się wczoraj zgłosiła, ale zanim się do niej odezwałem, to z tego co rozumiem już ogarnął, więc... Byłem gotowy na co najmniej 16. Lantern Ride Festival, na to zapraszam dziś wieczorem na live'a. Siądziemy i będziemy rozgryzali mniej lub bardziej na żywo, bo ja mam jeszcze parę rzeczy dziś do załatwienia, więc w tym momencie wolałbym się za to nie zabierać, bo będą fejle i będą porażki straszne. Ale All That Glitters, Lantern, Ride Tales, Theater Mechanicus i Xiao Market. Stand By Me rusza bodajże 18, jeżeli nie wiecie. To jest właśnie ten wybór tej jednej postaci, którą będziemy mogli sobie przygarnąć permanentnie. Muszę siąść i zacząć nagrywać informacje o tych bohaterach, bo w sumie o każdym jestem w stanie mniej lub bardziej coś opowiedzieć. Prawdopodobnie najmniej na temat tego czopka, którego zamierzam przygarnąć. I na temat Chongyuna też nie wiem jakoś wybitnie dużo. No ale dobra, ja nawet nie zrobiłem tego questa Chongyuna, co jest w grze. Gdzieś go mam na quest liście. No ale dojdziemy do tego w momencie, kiedy do tego dojdziemy. Reach the Glow of Thousand Lanterns level. Czyli to będzie tak, że będziemy musieli brać udział w tym evencie. Dostać się do poziomu, który będzie określony jako Glow of a Thousand Lanterns. Okej. I będziemy mogli wydać 1000 pis talizmanów, żeby wybrać sobie jedną z tych postaci. Dobrze, czyli musimy zbierać te talizmany, które zasłania moja kamera. Jeżeli to już da się farmić, to już wiecie co farmić na dzień dobry. Więc Chińczycy w tym evencie biorą udział już od wczorajszego wieczoru naszego czasu, a dzisiaj jakby to rusza dla nas. Zobaczymy wieczorem dokładniej co, gdzie i jak, kiedy zaczną działać przeciwbólowe. Zanim zaczniemy szaleć totalnie dalej, to ja bym sprawdził jeszcze tylko, czy coś nowego nie pojawiło się w This BP Period i faktycznie jest. Complete a total of 23 Lantern Ride Requests, complete a stage at difficulty 7, defeat total of okay, czyli mamy 3 nowe questy, jeżeli tak to można nazwać, w Battle Passie, które dadzą nam sporo Battle Pass Expa do nagród w Battle Passie, czyli w tym miesiącu Battle Passa wymaksować będzie pieruńsko prosto, z tego co rozumiem. Damn, zapomniałem wysłać jednostek na ekspedycję, za moment ten błąd poprawię. Zwróćcie na to uwagę, bo to może wam się później przydać, ale patrząc po tym, ile tego Expa tutaj jest, to w tym miesiącu będzie naprawdę, naprawdę prosto. Dobra, Michojo rzuciło w internet nowy set, nowy zestaw tapet na różne urządzenia, telefony, komputery, tablety, whatever. Gdzie używacie tapet, tam pewnie wam się przydadzą, jeżeli chcecie genshinowe oficjalne tapety. W chińskiej wersji wrzucili to na co najmniej dwie strony. Wydaje mi się, że u nas poszło to wszystko zbiorczo na Google Drive'a. Zamieszczam link na dole w przypiętym komentarzu, jeżeli chcecie tapety. Więc jeżeli szukacie jakiś tapet, to... no to mam dla was na dole w przypiętym komentarzu linka. Będzie powyżej informacji na temat konkursu, na który dalej serdecznie zapraszam. Jako, że tym eventem obecnie startującym zajmiemy się najprawdopodobniej dopiero dziś wieczorem, to o czym będzie ten odcinek? Czy pomijam, że gadam już parę ładnych minut. Będzie o tym, że jest nowy merch i nowy merch jest fantastyczny. Są pluszowe chiliczurle, wklejam wam tutaj, które są bryloczkami do kluczy z tego co rozumiem, ale są one cudne. Są też chiliczurle papucie i ja te papucie chcę, bo one są kozackie. Link oczywiście do strony z tymi rzeczami macie na dole w przypiętym komentarzu, aczkolwiek będziecie potrzebowali kogoś w Chinach, na kogo jakby to kupicie i kto wam to wyśle. Są firmy się tym zajmujące, więc da radę to zrobić przez jakby bardziej oficjalne kanały? Legalnie oficjalnie, nie wiem jak to nazwać. Znam takie firmy, które tym się zajmują w Japonii i wysyłają coś na Polskę, to znaczy znam. Mam kumpla, który z tego korzysta, więc mogę wykonać telefon i zapytać, jak się ta firma nazywa, z której ją korzysta. Ale nie wiem, czy ktokolwiek taki operuje na Chiny. Wiem, że są takie firmy, które tym się zajmują
Chiny, Ameryka. Ale Chiny, Polska, nie wiem, ja zazwyczaj z AliExpress korzystam, jak coś potrzebuję. Z tym, że te sklepy nie mają swoich butików na AliExpress, przynajmniej z tego, co wyłapałem na chwilę obecną. Więc jak patrzycie, to te pluszaki są czaderskie, papucie są genialne. Ten większy hilichur taki, to jest chyba mittens, tam się wkłada łapki, żeby nie było nam zimno w ręce, jak idziemy na dwór, kiedy jest śnieg, a we Wrocławiu teraz tak zasypało, że pomijając, że nie mogę wychodzić, to znaczy nie mogę opuszczać posesji, to jest luka prawna, nie mogę opuścić swojej posesji, teoretycznie mogę wejść do ogrodu i teoretycznie byłem wczoraj, musiałem wejść do garażu, więc wychodziłem z domu i musiałem się przez ten śnieg troszkę przebić, ale jest go dużo, jest zdumiewająco dużo, szczególnie dla kogoś, kto przez ostatnich kilka tygodni nie wychodził z domu i kiedy ostatnio był na dworze, to było relatywnie ciepło i sucho, a teraz jest tam śniegu po kolana, więc okej, szanuję to, co się dzieje z pogodą. Te zmiany klimatyczne są przerażające. Oprócz tych rzeczy są też na przykład stoliki pod laptopa, czy takie, wiecie, do łóżka, żeby sobie postawić jedzonko na tym i móc jeść w łóżku, bo Zhongli wygląda apetycznie. Tudzież jakieś arty do powieszenia na ścianie z Xiao, albo obrazki, dioramy, nie wiem jak to technicznie się poprawnie nazywa, ale to są różne warstwy powycinane z papieru chyba, nałożone na siebie i to się podświetla od środka i wygląda, jakby tam była Ningguang. Więc fajne rzeczy są, to jest wszystko dorzucone do tych różnych innych merchandise'ów, o których wspominałem już, dawno temu, miesiące temu będzie już pewnie. Więc jeżeli chodzi o merchandise, to rzeczy z Genshina, no namnożyły się i jest spory wybór, są ciekawe, fajne rzeczy. Wciąż brakuje mi oficjalnie niektórych rzeczy, które już nieoficjalnie się pojawiły na AliExpressach wspominanych dzisiaj. Są, można kupić. Jak dojdą i będę miał u siebie, to nagram z tego odcinek, więc będzie śmiechowo. Więc to tak w temacie merchandise'u. Jestem zaskoczony dalej, że nie da się kupić wizji oficjalnie, że nie mogę sobie wejść i zamówić wszystkich, nie wiem, jako naszyjników, bryloczków czy coś w tym stylu. Jakby było, to szczerze powiedziawszy, kminiłbym w chwili obecnej, jak to można ściągnąć z Chin. Jest też jedna rzecz na sam koniec, o której chciałbym powiedzieć, która jest dość nieprzyjemna, smutna i szczerze powiedziawszy, niektórzy będą totalnie załamani. Z tego co pamiętam na Discordzie, jak były rozmowy tak zaraz po tym, jak ruszył Dragon Spine, siedzieliśmy, nie wiem czy to pamiętacie, kilka razy i się wygłupialiśmy i gadaliśmy na temat postaci, które się pojawiły, zostały mniej lub bardziej zapowiedziane, wiecie, Rosaria się pojawiła fabularnie, więc można założyć, że będzie grywalnie. No i było gadanie właśnie na temat tych postaci i Rosaria przykuła uwagę wielu i przykuła tą uwagę w sposób dość specyficzny i wygląda na to, że na obecnie trwającej becie model Rosarii został zmodyfikowany i jest troszkę inny niż ten, co był na animacjach w trakcie trwania Dragon Spine'owych eventów i może to być na niekorzyść dla niektórych. Wklejam tutaj screena z bety w porównaniu do screena z Dragon Spine'a. Ten, gdzie jej atrybuty są większe, jest z Dragon Spine'a. Ten ze zmniejszonym biustem, to jest ten nowy model. Więc rip niektórzy, którzy gadali tylko i wyłącznie o tym, to było trochę creepy wtedy, wiecie? To było trochę bardzo creepy wtedy. Ale wygląda na to, że miHoYo uderzyło w tą nutę, co jest zadziwiające bardzo, bo nie spodziewałem się tego totalnie. Akurat tego się nie spodziewałem. Myślałem, że dadzą jej troszkę inne ciuchy przed wersją grywalną czy coś. No ale najwyraźniej nie, najwyraźniej po prostu zmniejszyli jej atrybuty, nie wiem, mniejszy damage, shock damage mniejszy będzie zadawała. Więc taka głupia wieść z bety w waszym kierunku. Ktoś to zauważył. Ja bym nie zwrócił uwagi, no ale to ja. Więc tyle, jeżeli dobrze pójdzie ludziska, jeżeli macie dziś wieczorem czas, tak nie wiem, 18, 19 będę jeszcze meldował na bieżąco, to widzimy się na Twitchu. Link będzie na dole w przypiętym komentarzu, tak pro forma. I wtedy dopiero wydaje mi się, że będę siadał do tego eventu, że będę dopiero się za niego zabierał tak poważnie. Spróbuję złapać tego, kto akurat będzie miał czas. Może Kas, może Loro, może Bonku, może PD. Zobaczymy, kto akurat się nawinie, kto będzie miał chwilkę wieczorem, żeby posiedzieć i się powygłupiać. I spróbujemy posiedzieć i się powygłupiać. Jeżeli ktoś z was będzie czegoś potrzebował, nie wiem, wilka czy... Dobra, ze smokiem nie pomożemy, ale jakiś golden house, to zazwyczaj się pytamy czatów, czy ktoś coś, gdzieś coś, ktoś coś jeszcze. Bo jeżeli tak, to możemy śmiało siąść razem i się powygłupiać wtedy i porobić komuś coś, co on potrzebuje. A więc to jest tyle, co ja dla was mam. Dzisiaj troszkę leniwy i chaotycznie, a na jutrzejszym odcinku już powinniśmy tak porządniej ugryźć obecnie trwający event, więc mam nadzieję, że jesteście zdrowi, bawicie się dobrze i macie świetne pięciogwiazdkowe role. Jeżeli nie Xiao, no to co potrzebujecie, nie wiem, Chi-Chi, Kaching, Diluc czy inna Jin. Zobaczymy. Miłego dnia, dobrego jedzonka, widzimy się przy dobrych wiatrach dziś wieczorem. Jak nie, to przy dobrych wiatrach jutro. Do następnego i hej! We had no time to say goodbye.
So let's not call it that. Teraz troszkę się cykam, bo mam wrażenie, że tu będzie sporo animacji i sporo do nagrania, ale pierwsze co, wysłać ludzi na ekspedycję, zapełniony resin pstryknąć, żeby nie był już zapełniony. Chyba nie mam nawet kryształów, żeby to zrobić. O nie! A potem zabrać się za fabułę Xiao i zabrać się za event, żeby na wieczór być relatywnie gotowym. Kiedy ja to zrobię?